Czyż mój nowy wynalazek nie jest niesamowity? Miałem teraz o wiele wydajniej. Woodster, naprawdę byś się zmęczył, gdybyś okręcał nogę indyka ręką? A ta mógłbym zwichnąć nadgarstek. Spójrz tylko na Maję. Matko, ta cała nasza przyjaźń mnie wykończy. Dobra, to nie woda. Frajerzy, musicie zmienić obuwie. Nie ma mowy. Założyłem się z Kodim, że nie zdejmę ich przez cały rok. Wygrałeś ten zakład 3 miesiące temu. Ja. Ale teraz nie mogę ich zdjąć. Ciało zaczęło wyrastać mi przez oczka. Nie twoje buty, moje. Chcę, żebyście wyciągnęli moje letnie buty z magazynu, a włożyli zimowe. Dlaczego mamy to robić? Ta odpowiedź jest zawsze na czasie. Czeka 7 mórz, trzeba płynąć już. Ruszam w świat, z bratem praca i godi. Popłyną to przygody, nie ma to jak znatek. Oeo, cała naprzód, oeo, aż odmasz po kil. Znów szaleją brat z bratem. Oeo, co tam ziemia, oeo, im ocean się śni. Przecież nie ma to jak znatek na. Za pomoc, Maja. Wow! Nie do wiary, że London ma łódź podwodną do butów. To jeszcze nic. Kupiła całe miasto, żeby mieć gdzie trzymać kapelusz. O, byłem w Kapeluszowie. Uczestniczyłem w festiwalu Fedory. Poznałem dziewczynę. Powiedziała mi, że jestem fedoralny. Szach. Oby to znaczyło, że gra skończona, albo że stawiasz mi skrzydełka. Markus, to nie są żarty. Jestem zaproszony do finałów międzynarodowych mistrzostw w szachach juniorów. Które z dumą gościmy na naszym statku. Oczywiście musiałem odwołać te zdjęcia do kalendarza bikini. To był świetny pomysł. No. Zamierzam wygrać zawody. To będzie największe zaskoczenie, odkąd Klaus von Klitzing pokonał Ching Liu w Noblu z fizyki w 85. Pamięta pan to? No, jakże nie. To było straszne. Jesteście chyba najnudniejszymi ludźmi, jakich w życiu spotkałem, a mój dziadek Bieber mówił tylko o rozkładzie jazdy. Autentyczne rubinowe buty? Po co komu takie coś? Jak się zgubię, stuknę obcasami i wrócę do domu. Ja chodziłem na smyczy. Wiesz co, Maja? Te pasowałyby do twoich nóg. Takich uwag nie wygłasza się pod adresem swoich przyjaciół. Wygłasza się. Ej, Woody, te pasowałyby do twoich nóg. O, dzięki, Zak. Wreszcie ktoś docenił moje patyczki. Jak ci się podobają, to sam je włóż. A, włożyłbym, ale niestety nie pasują mi do skarpet. O! Zamierzałem to zrobić. Co? Pokazać mi swoją owłosioną nogę, czy przewrócić się jak pacan? I jedno, i drugie. O, Emmo, niepotrzebny ci makijaż. No, dzięki, Marion. Lubię naturalny wygląd, ale zawsze myślałam, że odrobina błyszczyku. Nie, chodziło mi o to, że to transmisja radiowa. I od kiedy to stałaś się kibicem szachowym? Wiesz, nie nazwałabym się aż kibicem. Ale jestem świetna w warceby. A to przecież to samo. A, o, o,